Szanowni Państwo, rozwiążemy problem następujący. Znaleźć wzór na pole trójkąta, jeśli dane są długości trzech jego boków i promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Naszkicujmy rysunek. Zacznę od okręgu, żeby było mi łatwiej, i wpiszę w niego trójkąt. Dowolny. To jest trójkąt o bokach długości A, B i C. Tu gdzieś będzie, umówmy się, środek okręgu opisanego. Tu jego promień. Mamy znaleźć pole tego trójkąta. Zadanie można rozwiązać na różne sposoby. Ja proponuję Państwu metodę następującą. Zaczniemy najpierw od standardowego wzoru na pole trójkąta. Jedna, druga, A razy H. Połowa boku razy wysokość. Opuszczona na ten bok oczywiście, czyli wysokość H będzie położona jakoś tak. Proszę Państwa, ponieważ nie znamy długości tej wysokości i bylibyśmy w stanie ją jakoś tam policzyć, korzystając z różnych rzeczy, ale my ją sobie policzymy korzystając z jednej konkretnej wielkości, korzystając z kąta między bokami A i B. Dlaczego tak? Zaraz Państwo zobaczycie. Ten kąt oznaczę przez gamma. Tutaj mamy wysokość H. Dlaczego tak zrobiłem? Bo teraz mogę bardzo wygodnie napisać wzór na sinus kąta gamma. Sinus kąta gamma to jest, kąt gamma jest kątem wewnętrznym w tym trójkącie prostokątnym. Zatem jest to długość przy prostokątnej przeciwległej do kąta gamma podzielona przez długość przeciwprostokątnej tego trójkąta, czyli H do B. Stąd H jest równe B sinus gamma. Podstawiając to do naszego wzoru na pole trójkąta, otrzymujemy, że pole to jest 1 druga A razy B sinus gamma. Możliwe zresztą, że znacie Państwo ten wzór na pole trójkąta, jeśli dane są nie podstawa i wysokość, ale dwa boki i sinus kąta, czy kąt między nimi. Ale proszę Państwa, to nie koniec. My nie chcemy w tym wzorze korzystać z żadnego kąta. My mamy dane trzy boki i promień okręgu opisanego. Nie będzie dla Państwa pewnie zaskoczeniem, że skorzystamy z stwierdzenia sinusów. Podpowiedzią, że tak właśnie będzie trzeba zrobić, czy będzie można zrobić, jest to, że pojawia się w zadaniu promień okręgu opisanego. Przypomnijmy, że te zatwierdzenia sinusów orzeka między innymi, tam są trzy równości, napiszę jedną z nich, że C do sinus gamma to jest 2R. Jeżeli stonami pomnożę to przez sinus gamma, a następnie podzielę przez 2R, otrzymam, że sinus gamma jest równe C przez 2R. Podstawię teraz to do naszego wzoru na pole trójkąta i otrzymuję, że P to jest 1 druga AB razy C przez 2R. Albo, zapisując to w skrócie, otrzymuję wzór, który być może też Państwo znacie, ale teraz właśnie go wyprowadziliśmy. ABC przez 4R. Zatem udowodniliśmy w ten sposób, że pole trójkąta wpisanego w okrąg o promieniu R to jest iloczyn długości trzech jego boków podzielony przez podwojoną średnicę okręgu opisanego. Dziękuję bardzo.